Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek ze Smite'a. A weźmy to do HP, czemu nie? Gramy Guan Yu, naprawdę, nie wiem dlaczego. To jedna z postaci, których naprawdę nie lubię. Nie wiem też dlaczego, ale jaką on ma pasywkę? Kiedy weźmie damage, stakuje. Dostaje boosta. Okej, dostaje jakiegoś boosta. Ja mam leczenie na pewno dookoła siebie. Mam coś takiego, że szarżuję do przodu i mam oczywiście to, co tak tłukę ostrzami. Ktoś napisał, żebym zagrał Guan Yu, bo to jest taka sama postać jak w Trzech Królestwach. Oczywiście to się zgadza. Przy czym... No, tak jak mówię, nie przepadam za nim, więc on w ogóle nie... To jest jedna ze starszych postaci w Smite'cie, więc nie jest to chyba żadna tam szczególnie mocna rzecz. Będziemy szli chyba pod leczenie, zrobię się tak bardziej pod supporta. No, tyle, że ma właśnie ten healing ma, także to jest fajne. Chociaż mamy health w zespole, więc będzie tak troszkę dziwnie, przypuszczam. O, Loki, okej. My mamy Ao Kwanga, oni mają Lokiego. Okej. Tyle, że many sporo zeżera, więc trzeba będzie na pewno wziąć coś, co zwiększa manę. Bez wątpienia. Mój ultimate to tak jadę koniem i tłukę tą glewią. Co to tam jest? No to jest w sumie całkiem niezłe. To przyzwoicie czyści miniony. Kurde, to Hell takie ma dziwne efekty, bo ma jakiegoś skina. Oni mają Herę, my mamy Hell, Nate, Ao Kwanga i Awilix. No i oczywiście ja jako Guan Yu. No, zabiję. Użyj ulta. Nie mówcie mi. O kurde. Ale schrzaniliśmy to. O! Zabiła. Chyba ultem. Tak, ale z maną jest na pewno spory problem, więc coś tutaj trzeba będzie wykombinować. Weźmiemy sobie jeszcze to. No i dobra. Okej. Wszystko jest pod kontrolą. W ogóle gramy arenę, no tak, zapomniałem o tym wspomnieć, ale nie mam dziennego bonusa za arenę jeszcze zrobionego, więc stwierdziłem, że no, po prostu zrobimy go i tyle. Oni mają Herę, tak w ogóle, Tyra. Ymira, Lokiego i Agniego. Także całkiem niezła ekipa po drugiej stronie. Dzięki za leczonko. O ile to było leczonko? Nie mam pojęcia. No na razie tak nie mrawo. Już większa walka ostatnio szła na tym. Na czym? Na Jauście. Czy to jest Nate? To jest Nate, kurde. Ona nie ma łuku. Aż dziwne. No i bez łuku. O, nie zamroził mnie. To fajnie. Ty zmarnował ulta. O, Awilix, dobra, zabijemy go, nie? O nie. Dobra. Okej. No powiem szczerze, ten... O, jacie! Kurde, szkoda, że Agni zabił. Ale to było przyzwoite, to było naprawdę przyzwoite. Co myśmy tu zrobili? Kurde, szaleństwo. Dobra, teraz pytanie, co brać? Czy to... Nie, no chyba wolę jednak to wziąć i weźmiemy sobie jeszcze fizyczny pancerz, ten standardowy, czyli... jak to przetłumaczyć? Valor. Kurde. Cnoty? Pancerz cnoty? Coś takiego. Dobra, no nie jest źle. No te fragi ostatnio zrobiliśmy naprawdę przyzwoicie. Oczywiście w dalszym ciągu idę pod leczenie. Mimo, że mamy tą hel, to jednak to moje leczenie też przypuszczam, że się przyda. Okej, wbiłem odporność na obrażenia.
Ja lecę, lecę, lecę. A kurde, źle. Okej, okay, spadam. Ała. Żyjecie? Nie, nie żyjecie. Te ludzie. Nie wiem, czy my zdołamy to zrobić. Kurde, uciekli wszyscy. O, niech to szlak. Bardzo mocno poobijani. No, ten teamfight nie był dla nas korzystny. Z całą pewnością. Z całą pewnością to nie było dla nas korzystne. Ja przeżyłem. No, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Także tak. Dobra, mogę to ulepszyć. Zrobimy to w takim wypadku. No i lecimy. No, szkoda. Okej. Okay. Aukwang wyszedł. Dobra, świetnie. No niestety. No ostatnio graliśmy, też mnie gdzieś wywaliło, ale problem w tym, że mieliśmy tak ogromną przewagę, że nie poczułem wcale tego wywalenia. No szkoda, że on mojego damage'a nie poczuł. O, Agni. No dobra. No problem w tym, że teraz właśnie, no tak, mamy 4 na 5, więc jeżeli on nie wróci, to jest GG raczej. Raczej szanse są zerowe na wygranie tego. Szczególnie, że w punktach sytuacja bardzo podobna. Okej, okay. A Willy spadła. Więc to też nie wróży niczego dobrego. No oni teraz bezkarnie mogą nam tu minion niszczyć. Okej, okay. To było na farcie. Na prawdziwym farcie. Dobrze leczy Hel, to trzeba przyznać. Dobra, mamy go. O, Loki. Pięknie! No mamy przewagę, kurde, gramy we czterech i robimy przewagę. Jak to w ogóle jest możliwe? Nie wiem, ale mniejsza z tym. Zostawmy to w spokoju, po prostu no, kontynuujmy to, co zaczęliśmy. I róbmy tą przewagę. Mamy dużo leczenia, to jest fakt. Tylko no w dalszym ciągu nie sądzę, aby to wystarczyło, żeby wygrać grę. Kto wie? Kto wie? Oni się w kupie trzymają, no i nic dziwnego. Nie dali się jednak nadmiernej pewności siebie. Okej, oberwał. I to mocno. O nie. A Willix, czy ona znowu zginie? Muszę wybrać teraz jakiś damage. A może to? O nie, Loki. Kurde. Świetnie, mamy to. Ała. No, nie zabolało aż tak. Jakbym się kurczał. To nasze leczenie nas naprawdę ratuje, powiem szczerze. O, wrócił Aukwang. Nareszcie. Bardzo dobrze. Już myślałem, że on wyszedł totalnie z gry. Ale wrócił. Pytanie, czy znowu go nie wywali. Może on troluje. To też się zdarza, że wraca. Nie, chyba nie. Czyli mogło go po prostu wywalić.
Dobra. O, Loki. Dobra, na szczęście nie zabił, na szczęście nie zabił. To tyle dobrego. Już ten okłan ma 3. No dobra, 13, nie? Ja mam 15, więc to nie jest też jakaś kosmiczna różnica poziomów. Powiedzmy sobie szczerze, o nie. Świetnie! Kurde! Dobra, coś dużego wyszło od nas. 10 do 6, jeżeli chodzi o fragi. Kurde, przeżył. Wow, to ładnie. No radzimy sobie, powiem szczerze, że sobie radzimy. To tak całkiem nieźle. Nie, a Okwan kto robi? Nie, nie, oby nie. Ja, dobra. No niestety nie udało nam się zapchnąć tego dziada dużego. Ale tak czy inaczej jest przyzwoicie, ten nie, no ten, tym Guanem Yu naprawdę mi się nieźle gra. Jeszcze jak kradzież życia mu się zrobi. Mam kogo leczyć? Nie bardzo. To on działa całkiem przyzwoicie. Jeszcze ta hel leczy, naprawdę. Mamy kombo leczenia. Czy ktoś jeszcze leczy? Nie, a Winix nie. O, Awilix złapała. Tak niego. Świetnie, zginął. Kurde, mam mało HP, leczenie. O nie, ajajaj, szkoda. Uwaga, Ymir. Dobra. No, wymiana, to troszkę nie było korzystne. O nie. Znowu! Jakiś ruski, kurde. Chyba. No nie, ja nie wierzę, że go wywalę. On po prostu raszuje, kurde, i ginie bez sensu. I wychodzi z gry później. Tak przypuszczam. Dobre jest też to, że fokusują przede wszystkim mnie. Kurde, zmarnowałem ulta, okej. Nie, ach. Kurde, już używałem tego. A, jasna cholera. Oj, nie już używałem artefaktu. Jak zwiększę powera, to prawdopodobnie będę miał też większe leczenie. Nie? Czy mi się wydaje? Weźmy to. Dobra, idzie duży. Dobra, pięknie. Nate robi robotę. Miał. No mamy przewagę. W dalszym ciągu mamy przewagę. Okej, okay, Loki. Mimo, że gramy oczywiście w czterech. Praktycznie całą grę, to w sumie nie ma się co oszukiwać. Ten Naokwang nie wniósł kompletnie nic. On 4 razy zginął. Idiota. Wybaczcie, że po prostu się tak wyrażam, ale... Jak... Kurde, no... Okej, okay, dobra, czekajcie, żebym ja nie zginął jak idiota. Dobra. Ginie przez własną głupotę, jeszcze później wychodzi z gry, nie? I niszczy rozgrywkę. Kurde, przeżył, no. Pomóżmy.
Świetnie. Dobra. Okej. Pięknie. Kurde. No o ile można narzekać na cholernego Aokwanga, no to nie można narzekać na resztę drużyny. Naprawdę robił świetną robotę. Hell plus Nate. Nie, no świetna robota. Gramy w 4 osoby. Cały mecz. Nie mamy się co oszukiwać tutaj. A wygrywamy. I to wszystko dzięki... W sumie Awilix też robi świetną robotę. Nie wiem, czy ja też, ale... Ale no, chociażby to, że mnie fokusują cały czas, to też jest niewątpliwie jakiś plus. Okej, no dostałem trochę, ale niewiele. Wow, jaka rzeźnia. O nie, o nie, o nie. Dobra, cofajmy się, cofajmy się. O kurde, jakim cudem. Nie wierzę. Czy wy to widzicie? My ich ciśniemy. Nie. Co? Po prostu co? O nie. Dobra, uciekajmy. Ja przeżyję, uciekajcie, uciekajcie. Chociaż... O nie. Uciekajcie. O nie! Leczymy. Loki zwiał. Kurde, nie. Co tu się dzieje? Niewiarygodne po prostu. Ta nasza ekipa to jest... Jeszcze leczenie. Oj, dostałem. No nie zabolało mnie to. Niewiarygodne, niewiarygodne, co tu się dzieje. Czterech na pięciu. Po prostu tak kosimy, że aż strach. Fizyczna protekcja, dobra, można troszkę magiczne jeszcze wziąć ewentualnie. Tylko z jakimś damage'em chciałbym to połączyć. A tu już nie bardzo jest taka możliwość. A nie, jest, jest taka możliwość. No tylko, że to troszkę... Nie, wiecie co? Po prostu weźmiemy najmocniejszy item, jaki możemy wziąć i tyle. No mamy przewagę, teraz możemy się po prostu bronić, ale szczerze powiedziawszy... Średnio jest na to ochota, jeżeli się widzi to, co się tutaj wyprawia. O. A zabił, kurde. Nie zdążyłem go podleczyć. O, docisnęli nas, docisnęli nas. Ała. A, nie poczułem tego. Okay. Kurde, no ludziska. Mamy przewagę, ale nie straćmy jej. Nie, naprawdę, nie chcę jej tracić. Spoko. Zabiłem. Kurde. Nie szarżujmy, nie szarżujmy. Uciekaj, uciekaj, przeżyję. Okej, Nate zabiła.
Co tu się dzieje? Nie do wiary. 4 na 5. Wygraliśmy to z takim luzem. 41 do 0. Ale ta Hell Knight i Aoi Lynx. Ja też myślę, że jakoś się przykładałem. No oczywiście Aokwangowi żadnej pochwały nie damy, bo on nie zasłużył sobie kompletnie. Myślę, że też coś tam dokładałem. Chociaż to moje leczenie dużo nie robiło, ale coś tam robiło. Po prostu... Tak, zreportujemy Aokwanga. No. Nie do wiary. Miałem 3 fragi, 1 zgon tylko, okej. Okay. 24 asysty. Aoi Lynx 8 fragów, Hell 9 fragów. Hell jest świetna. Zagramy sobie chyba następny odcinek, zrobimy Hell. Aczkolwiek... O, skrzyneczka nawet dropnęła. Zaraz ją otworzymy, zobaczymy co nam z niej wypadnie. A, właściwie... Dobra, nieważne. Nic fajnego. Nic fajnego. Czy ja mam jeszcze jakąś skrzynkę? Nie, chyba nie. Dobra, nieważne. Nie, no naprawdę, to było... U nich Tyr robił świetną robotę. Hera, 9 zgonów. Ymir, 3 zgony, ale też coś tam robił. Loki, tak sobie. Agni, tak sobie. Tyr, jako jedyny Tyr chyba tam rzeczywiście działał. Coś jeszcze miałem... Aha, miałem zreportować Aokwanga. Zrobimy to oczywiście, chociaż ja nie wiem, czy to w ogóle ma jakikolwiek wpływ. Tak. Wyszedł z gry. No dobra, byłoby na tyle. Powiem szczerze, że naprawdę fajnie, fajnie było pograć tym Guan Yu. Nie jest taki najgorszy. On ma to leczenie dużo nie robi może, rzeczywiście, ale jest całkiem przyzwoity. Ten jego koń uratował mnie nieraz. Jak mnie fokusowali, to leczenie, ucieczka i później jeszcze tego kunia i można było spokojnie wycofać się z walki. Także to jest naprawdę fajne. No nie wiem w sumie, kim jeszcze by tu pograć, powiem szczerze. Nie pamiętam już tak naprawdę, kim grałem, kim nie grałem na odcinkach, także no, ewentualnie piszcie mi, kogo jeszcze nie było, bo wy pewnie lepiej się orientujecie niż ja sam. No i będziemy próbować. Dzięki serdeczne za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.